raz ogromnie, w parę chwil balladka ta. Raz w zaprzęgu szły dwa konie, szły w zaprzęgu konie dwa. Pierwszy był to koń posłuszny, który w galop cwał, czy trucht pięknie ruszał, grzecznie ruszał na najmniejszy bataruch. Jupi, jupi, jaj, jupi, jaj, na najmniejszy bataruch. Za to drugi koń był hardy, nieposłuszny, pędzi wiatr. W biegu szybki, w pysku twardy, furta lejce, furta bat. Zaś gdy wodzi o woźnicę, co na koźle z batem tkwił, bardzo on to kierownicze stanowisko lubił był. Jupi, jupi, jaj, jupi, jaj, stanowisko lubił był. Ten woźnica dnia każdego myślał, mrużąc ślepia złe, skarce konia niegrzecznego, gotów jeszcze kopnąć mnie, lecz coś przecież począć muszę, albo z kozła ruszać precz. Autorytet się mnie kruszy, autorytet ważna rzecz. Jupi, jupi, jaj, jupi, jaj, autorytet ważna rzecz. Po czym w stajni już przy żłobie ten woźnica pac brał, brał go tego w dłonie, a mień grzecznego konia prał, a do niegrzecznego mawiał, strojąc głos na srogi ton: jak się będziesz draniu stawiał, to zarobisz tak jak on. Ty jupi, jupi! Z tej balladki smakowitej niech popłynie morał w świat. Gdy mieć pragnie autorytet bandzior, co ma w ręku bat. Kto się stawia, ten ma z tego mimo wszystko jakiś zysk, a kto słucha i ulega, ten najpierwszy bierze w pysk.